składamy dzisiaj do pana prezydenta Andrzeja Dudy pismo. Pismo w obronie Fundacji Lux Veritatis, pismo w obronie całego dzieła Radia Maryja. Chodzi, szanowni państwo, o to, że Fundacja Watchdog wystąpiła o między innymi o to, żeby zająć sprzęt komputerowy fundacji, żeby zająć telefony, komputery, prawdopodobnie dlatego, żeby po prostu zaatakować dzieło, jakim jest nie tylko Radio Maryja, Telewizja Trwam, nasz dziennik, ale też szkoła, która uczy nowych dziennikarzy. Media ojca Tadeusza Rydzyka otrzymywały dotacje publiczne. I czy jest w tym coś złego? W latach 2008-2013 Gazeta Wyborcza na same komunikaty, ogłoszenia otrzymała prawie 7 milionów złotych. TVN dostał 22 miliony złotych. Za naszych rządów w kampanii Szczepimy się grupa RMF otrzymała 3 miliony złotych. Czy Fundacja Watchdog kontroluje te podmioty, czy nakazuje im przedstawić, na co dokładnie poszły te pieniądze, czy żąda od nich zabezpieczenia sprzętu? Nic takiego się nie dzieje. Wiemy, jesteśmy przekonani, że to jest tylko pretekst. Chodzi głównie o to, żeby zamknąć Telewizję Trwam i Radio Maryja, bo to są jedyne katolickie media mówiące prawdę. Nie możemy też zgodzić się z tym, aby takich ludzi prawych i uczciwych, tak jak ojcowie, sadzać na ławie oskarżonych. To jakieś obce instytucje, tak? To nie są nasze polskie, nie wiadomo przez kogo finansowane, żeby takie jakieś instytucje po prostu dążyły do tego, żeby zlikwidować to, do czego miliony Polaków w Polsce i na świecie są przyzwyczajone. To są nasze media i my będziemy ich bronić. Skąd pieniądze czerpie Watchdog, który atakuje Radio Maryja, całą rodzinę Radia Maryja? W ciągu 3 lat otrzymał prawie 1 000 000 złotych od fundacji Siegfried Rising Trust, która wspiera m.in. organizacje feministyczne, lewicowe. Największe środki Watchdog otrzymał od fundacji imienia Stefana Batorego oraz organizacji Otwarte Społeczeństwo. Obie te organizacje są powiązane z Georgem Sorosem.